Minęły kolejne dwa tygodnie, a więc pora na garść nowości w stronach militaria.pl i na naszej stronie internetowej. Na początek jednak winny Wam jestem wielkie podziękowania oraz informacje, że na początku stycznia nasz kanał na YouTube uzyskał aż 20 tysięcy subskrybentów. Wielkie dzięki, a teraz już zaczynamy! Na początek mamy dla Was to maleństwo. To latarka Allied Ion, wyglądająca troszeczkę jak pilot do kluczy samochodowych, wykonana z okazji 10-lecia firmy Allied. Świeci diodami Cree XPG3 Coolwide z maksymalną mocą 320 lumenów i ma zasięg 55 metrów. Obudowę wykonano z tytanu oraz zbrojonego szkła. A jeśli poszukujecie noża, to mamy dla Was nóż firmy Umarex Elite Force EF148 w wersji Gold. Głównie wykonano ze stali 440C, rękojeść to stalowe płytki, mamy tutaj blokadę typu Frame Lock. Natomiast ostrze otwiera się za pomocą otworu pod kciuk. Jeżeli poszukujecie butów włączących w sobie cechy butów taktycznych i butów sportowych, to mamy dla Was buty Magnum Opus w wersji ponad kostkę. Buty wyposażono w podeszwę typu recoil, absorbującą wstrząsy oraz zapewniającą dobrą przyczepność. Z zewnątrz pokryto ją warstwą Curing Protective, zapobiegającą nadmiernemu ścieraniu. Posiadają również system szybkiego sznurowania. Oczywiście nie możesz się obejść bez Lettermana, tym razem nowy Charge w wersji Plus. Tego multitoola nie trzeba Wam przedstawiać, Charge to 19 narzędzi, a nowością są wymienne ostrza przecinaka do drutu. Nowości to nie tylko asortyment, to również nowe funkcjonalności na naszej stronie. Już teraz możecie wykorzystać swoje punkty KSK również w sklepie. Również w sklepie możecie pozyskać nowe punkty, wystarczy mieć taki kod, który uzyskacie na naszej stronie, pokazać go sprzedawcy, a wszystko potoczy dalej się już samo. Tyle na dzisiaj, oczywiście jeszcze raz dziękuję Wam za 20 tysięcy subskrypcji. No i nie pozostaje mi nic innego, jak oczywiście zaprosić Was na nasz Facebook, na nasz YouTube, na nasz Instagram. Pytajcie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia!